Może się wykazać też i przy nim Fernando Sousa. A wtedy na przykład... Widzisz. Sousa powiedziałem. No, Fernando Sousa. Ostatni... Miałem się z Cezarego, że mówię Felipa, ja mówię Sousa. Parę razy ugryzłem się w język, naprawdę na ostatniej prostej, żeby nie powiedzieć do niego Paulo. Byłem w programie Kanale Plus i oglądałem później, też jeden z redaktorów powiedział Fernando Sousa. Na ile jest zamknięty sztab, który Sousa... Jeszcze jedno i trzeba będzie... Dobra, 1-0 dla ciebie. Dzień dobry, witam w programie Dwa Fotele. Dziś naszym gościem jest człowiek, który przywiózł nam Fernando Santosa z Portugalii, no i uczynił go oczywiście przy akceptacji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, całego zarządu, selekcjonerem reprezentacji, czyli Łukasz Wachowski. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Sekretarz Generalny Związku. No gratuluję. Wreszcie spełniłeś marzenia wszystkich kibiców. Doświadczony trener z nazwiskiem, świetnie zarabiający, no... Inaczej mówiąc, patrząc na to tak troszeczkę z punktu widzenia medialnego spisku świata, który polega na tym, macie trochę spokoju jako federacja. Tak, chociaż czy kwestia spokoju jest najważniejszą? Wydaje mi się, że nie. Bardziej chodzi o to, żeby to był selekcjoner, który spełnia oczekiwania związku, spełnia oczekiwania oczywiście prezesa Cezarego Kuleszy, zarządu, tak jak powiedziałeś, całej polskiej piłki na pewno też. Wydaje mi się, że udało się w tym akurat wyborze znaleźć taką osobę, która wiele tych cech posiada, wiele cech pożądanych dla selekcjonera ma. Czy będzie oczywiście na końcu to zwieńczone sukcesem, to się okaże. No to sport. Tego nie jesteśmy w stanie na dzisiaj powiedzieć, ale na pewno wiele faktów predestynuje do tego, żeby stwierdzić, że to był dobry wybór i jesteśmy na pewno dobrej myśli. Po owocach pracy go poznamy, tak? Dokładnie. Dokładnie. No, zapowiada się całkiem przyzwoicie, jest taka akceptacja, bo rzeczywiście czekaliśmy na kogoś, kto ma autorytet, kto czegoś dokonał, kto ma za sobą tytuł mistrza Europy, kto prowadził wybitnych piłkarzy na czele z Cristiano Ronaldo. Taki był klucz poszukiwań właśnie? Czy ograniczyliście się tylko do liczby kandydatów, która jest na rynku? No i wielkiego wyboru nie było. Był on, Bento, nie wiem, Petkowicz, ktoś tam jeszcze. Czy na pewno taki wybór, i to jest bardzo istotny wybór, tak? No bo można powiedzieć, że to jest najważniejsza funkcja sportowa w polskiej piłce i to bez żadnej przesady. No musi poprzedzić pewnego rodzaju analiza, czego byśmy chcieli, czego oczekujemy od selekcjonera i jakie są nasze założenia i plany wobec takiej osoby. I to, o czym powiedziałeś, większość z tych kwestii w tej naszej analizie takiej początkowej, kto to tak naprawdę powinien być, to się znalazło. Tak? Miał prowadzić reprezentacje narodowe z doświadczeniem, z sukcesami, bez jakichś, powiedział, karygodnych wpadek. Ta kariera trenerska miałaby przebiegać. I na pewno wiele z tych cech, jeśli nie wszystkie, trener Santos posiada. Oczywiście, tak jak to zwykle bywa w tego typu wyborach, czy w ogóle na rynku transferowym, no bo ja jednak mimo wszystko trochę porównuję wybór selekcjonera do pewnego rodzaju ruchów transferowych i na końcu może się wszystko zdarzyć, tak? Może coś się wysypać na ostatniej prostej. Dlatego zawsze trzeba mieć pewnego rodzaju warianty, trzeba mieć kilka ścieżek, dróg dojścia do tego oczekiwanego efektu. No cieszymy się na pewno, że ten trener zgodził się pracować z nami. To też na pewno dla nas duży sukces. Duży, powiedziałbym nawet sukces, ale też taki trochę jakby kop do przodu, to znaczy czujemy, że ktoś... Poziom, co? Tak, że duże nazwisko z doświadczeniem, a mimo to przychodzi do Polski pracować z nami, nie dostrzega różnic, a wręcz odwrotnie, mówi, że pracujemy na wysokim poziomie, że tak naprawdę to, co chciał, to dostaje. Mamy wysoką jakość obsługi drużyny narodowej, sztabu trenerskiego i tak dalej. To są miłe rzeczy. Nie, no na pewno. Dzisiaj tak chwalą, że mówię, aż macie chwilę takiego spokoju medialnego, no bo pracowaliśmy w PZP-nie kilka lat, wiemy, że co chwilę jakieś te burze są.
przechodzą, trzeba je, trzeba z nich wychodzić, trzeba je po prostu. Ale powiedz mi, to nie było polowanie z nagonką, takie szerokie. Wydaje mi się, żeście wytypowali kilku kandydatów i wokół tych nazwisk, które dziennikarze, którzy kibice wymieniali, rzeczywiście obracaliście się. Wiem, że doradca zarządu, doradca prezesa Dariusz Mioduski, właściciel Prezes Legii też wam w tym pomagał, prawda? No pewnie ta grupa, która dyskutowała z prezesem kwestię wyboru selekcjonera, miała określoną liczbę osób, ale myślę, że to raczej zamknięte. Tak. No tu już prezes ma na pewno swoje grono doradców, z którymi rozmawia na tematy sportowe. Moją rolą było przeprowadzić ten proces od strony formalnej, administracyjnej, tak żeby był z tego sukces. Łukasz, ale powiedz mi, nie baliście się po przygodach z Paulo Sousa, powtórki znowu z trenerem z Portugalii? Ci Portugalczycy, wiadomo, wielka piłkarska nacja, ale jak popatrzymy na powiedzmy trenera Sa w Legii, na Paulo Sousa, jego koniec, no to może człowiek mieć awersję, ani też wielki dystans do nich. Powie, owszem, wielcy ludzie piłki, ale niezwykle ekscentryczni i tak w tym kraju zimnym, chłodnym, od października do marca nieprzyjemnym dla południowców, nie czują się najlepiej. No tak, ale wydaje mi się, że jakby dużo pewnych kwestii wychodzi przy bliższym poznaniu. No tak jest zawsze, tak? Oczywiście można mieć analizę zrobioną na kartce papieru i takie też mieliśmy, tak? Czyli nasz sztab analityczny przygotował nam profile tam powiedzmy kilku czy kilkunastu trenerów. Znaczy mówisz o ludzi merytorycznych w związku. W związku, oczywiście, tak. Marcin Dorna i tam. Tak. Poprosiliśmy o analizę taką, nazwijmy to, książkową, tak? Czy wolny, czy niewolny, pewnego rodzaju fakty biograficzne, tak? Preferowany styl. Profil naszej drużyny. Profil tak? drużyny, powiedzmy to, co na przestrzeni ostatnich kilku lat jakby ten dany trener osiągnął i tak dalej. No to tam powiedzmy trzy kartki papieru, na iluś tam kandydatów mieliśmy, ale oczywiście na końcu najważniejsza jest to fizyczne spotkanie, rozmowa. I co, jedziesz do pana Santosa, a on mówi, well, interesujące, co? Na pewno bardzo dużo trener zyskuje przy takim jakby bliższym poznaniu i tak naprawdę wiele tych cech, o których mówiliśmy na początku, czy wiele tych takich aspektów, które przeważyły, że to jest trener Santos, na pewno w takim spotkaniu bezpośrednim wychodzą i one się bardzo, bardzo dobrze odbiera, tak? No bo to trener sam mówi, muszę być z wami, żebym wiedział, co chcecie. Muszę być z wami, żeby wiedzieć, jak mamy grać. Muszę być z wami, żebyśmy osiągali sukcesy, bo bez tego to jest niemożliwe. Tak? Używa, i to nie są frazesy, no bo ja, jeżeli mówi mi, że będzie mieszkał w Polsce i nie widzi innej możliwości, no to bardzo łatwo to sprawdzić. To była raczej wasza propozycja, czy jego? Jego tak wyjście, no ja jestem Polakiem, to jest wiadomo, to jest zdanie dla opinii, bardzo ładna. My kochamy, jeśli coś to nie jest nic wyreżyserowanego. Mm-hmm. To jest absolutnie podejście trenera i nie chcę powiedzieć, że to wyszło od niego, bo ja powiedziałem, niech trener mieszka, gdzie trener chce. Zależało nam na tym, oczywiście pamiętając to, o czym powiedziałeś, o trenerze Sousie, o różnego rodzaju innych doświadczeniach, które mieliśmy, więc jakby mieliśmy zarys idei, którą chcielibyśmy, żeby trener realizował. Między innymi to, żeby był do naszej dyspozycji jak najczęściej, jak najwięcej. I taka była nasza myśl. To on, ale to on de facto stwierdził, że absolutnie tak pracował wcześniej, że jest na miejscu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oczywiście ma swój dom, który dalej jest w Portugalii. Ma tam firmę. Ma tam pewnie jakieś, tak, dokładnie swoje aktywności, ma dzieci, ma całą rodzinę, tak, ale centrum życiowe przenosi do Polski i tu będzie mieszkał dużą większość część roku. Rzeczywiście jest z punktu widzenia federacji nawet o tyle dobre, że można go na wyciągnięcie dłoni, można ugadać każdy temat z godziny na godzinę, prawda? Zdecydowanie, dlatego tak aranżujemy teraz pracę jakby w biurze, żeby trener miał ten komfort dostępu do jak najszerszego grona osób. Tego chce mieć blisko do swoich asystentów, do dyrektora sportowego, do sztabu, do trenerów grup młodzieżowych, więc tam, zresztą sam pamiętasz, pracowałeś, wiesz jak to jest ulokowane tam na trzecim piętrze w jednym miejscu jest jeden korytarz, gdzie wszystkie drzwi prowadzą do jakiegoś trenera albo do jakiejś ważnej... Mam zawrażenie getto szkolejowe, tak? Tak jest, można tak powiedzieć. Więc tam będzie jego królestwo i tam będzie pracował, tam będzie ale, dowodził. Ale powiedz, wierzysz jako człowiek, który tyle lat ogląda piłkę od środka, pracownik federacji, kibic i kochający reprezentację, że
spełnią się te jakieś zamierzenia czy też plany, o których tak naprawdę nie podejrzewam, że wierzy w nie też prezes Cezary Kulesza, nie? Że on będzie usprawniał proces szkoleniowy w Polsce, że będzie reformował, że będzie nadzorował. Zdaje się, że jest odpowiedzialny za pierwszą reprezentację, to jest najważniejsze. Reszta jest, będzie bardzo dobrze odbierane, ale ja osobiście nie wierzę. Zawsze powtarzam, jak pojedzie ze dwa razy do Białej Podlaskiej, znamy tę trasę dobrze i zabierze udział w jakimś programie, sympozjum, wykładzie dla trenerów, to powiem, oho, to widać, że robi coś więcej. Oni zwykle nie mają czasu, chyba że z racji tego, że będzie mieszkał w Polsce, więc będzie mu się nudziło i do tej Białej Podlaskiej coraz lepszą drogą będzie zasuwał. Tak, no to na końcu ta rzecz jest najważniejsza. Droga do Białej Podlaskiej już nie jest taka, jak było, nie wiem, 5 lat temu. Tak jest. Jeździ się dużo przyjemniej i szybciej. Nie chciałbym, żeby to źle jakby zabrzmiało. Znaczy, tu trochę pewnie wymaga to pewnej korekty. Trener Santos będzie... Jego wpływ na szkolenie będzie wpływem na reprezentacje narodowe. To znaczy, tu ma być jego skierowana jego uwaga. 21-19. Dokładnie. To też w dużej mierze wyszło z jego jakby zamysłu i idei pracy z reprezentacjami. Mówisz, że tak pracował w Grecji, tak pracował w Portugalii. To nie chodzi o to, że on jeździ do klubów i mówi: panowie, wy tutaj źle trenujecie. A tak. Trening jest za mało intensywny. Tak jest. Tak? Absolutnie w żaden sposób nie ma takich ambicji i wydaje mi się, że to też nie na tym polega. On chce zunifikować pewnego rodzaju pracę z reprezentacjami narodowymi. To znaczy, żeby reprezentacje wszystkie narodowe od U15 do pierwszej reprezentacji pracowały w podobnych schematach, tak? Mhm. Wykonywały podobne ćwiczenia, trenowały na podobnych schematach treningowych, czy taktycznych, czy technicznych. A ta legendarna już, bo mówię legendarna, koncepcja gramy trójką czy czwórką z tyłu w obronie? Wydaje mi się, że też, tak, jak najbardziej. To znaczy jakby dopasowanie modelu taktycznego, po pierwsze do pierwszej reprezentacji, pewnie na podstawie stanu posiadania, może na podstawie oceny, którą dokona przez te kilka pierwszych miesięcy, a potem dopasowanie do tego stylu reprezentacji też młodzieżowych, które powinny pracować jakby, żeby na końcu... Na usługi pierwszej reprezentacji. Czyli może powiedzieć senior, nie wiem jak jest po portugalsku, ale chyba tak, probierz, senior, brosz, macie tak prowadzić, Włodarski, macie tak prowadzić drużyny, tak ustawiać, bo ja tego potrzebuję. Tak. Wydaje mi się, że na tym to właśnie ma polegać i taki jest zamysł trenera. I tak jak powiedziałem, w reprezentacjach, które do tej pory prowadził w Portugalii czy w Grecji, tak właśnie pracował. To znaczy miał bieżący kontakt z trenerami reprezentacji młodzieżowych i oni byli, tak jak powiedziałeś, no pewnego rodzaju usługodawcami dla niego. Już teraz nie pamiętam dokładnie, bo ta statystyka była też robiona, tych młodych zawodników, jednak mimo wszystko reprezentacje portugalska i grecka wprowadzały bardzo dużo. Oczywiście też pewnie poziom szkolenia w klubach, pewnego rodzaju... No, w Portugalii jest wzorcowy dla nas. Tak, dokładnie, więc pewnie to jest dużo prostsze. Ale wydaje mi się, że akurat to jego zaangażowanie na poziomie reprezentacji młodzieżowych, no to jest coś, czego do tej pory na taką skalę pewnie nie mieliśmy. Oczywiście zobaczymy, jak to funkcjonuje, ocenimy. Na razie trener do Polski przyjedzie pewnie około 6 czy 7 lutego. Spotkania ze sztabami, musi to zobaczyć naocznie, tak? Jakby trochę dotknąć, powąchać, czy to działa tak, jak on myśli, czy działa inaczej. Na razie tych rozmów pewnie jakoś dużo nie było. Ale zamysł na pewno jest taki. A powiedz mi, czy ty prowadzisz swój wywiad wewnętrzny, a właściwie zewnętrzny, z sekretarzami federacji, nie wiem, portugalskiej, federacji greckiej, na temat kto to jest, jaki on jest i tak dalej. Były jakieś takie telefony z twojej strony, bo wiadomo, że prezes ma swoje metody, miał swoich ludzi do tego, swoich pewnie znajomych menedżerów, którzy go też sprawdzali. Oprócz obiektywnych jakby informacji o Santosie jest jeszcze ta druga strona. Nawet ci, którzy kupują wielkich piłkarzy, pytają, jaki on jest na co dzień. No akurat mam tą przewagę, czy to uprawnienie, można tak powiedzieć, że akurat sekretarz
generalnego, generalną właściwie Federacji Portugalskiej, bo to jest kobieta. Znam wiele, wiele lat, bo ona wcześniej wykonywała podobną funkcję w Federacji Portugalskiej jak ja wcześniej, czyli pracowała przy piłce klubowej, przy licencjach klubowych, więc mieliśmy wiele okazji do... Tak. Poznaliście się. Dokładnie. Spotykaliśmy się właściwie corocznie, cyklicznie na takich szkoleniach licencyjnych z obszaru licencji klubowych, więc znam ją bardzo dobrze i tak, no prowadziłem takie rozmowy z nią, oczywiście rozmawiałem. Wojzo, jak on ma na imię? Teresa. Teresa, o ładnie. Teresa, jaki ten Fernando? No, coś w tym stylu, oczywiście z dużym szacunkiem i tak dalej, ale absolutnie tu tylko same superlatywy. A kwestia języka, powiedz, i na ile się, po pierwsze od doniesienia, że po angielsku jednak mało komunikatywnie, nie chce mi się wierzyć. Wydaje mi się, że ten język piłkarski, treningowy, opanowany na pewno na odpowiednim poziomie, tak, bezproblemowo. Ja nie mówię po portugalsku, nie mówię po hiszpańsku, nie mówię po grecku, mówię po angielsku i spokojnie dogadywaliśmy się po angielsku, bez żadnych problemów. Pewnie komfort mówienia w języku portugalskim dla trenera byłby niewspółmiernie inny niż po angielsku, bo taka komunikacja jednak w ojczystym języku jest dużo ważniejsza, ale absolutnie na żadnym etapie nie dał nam poznać, że ma z tym jakikolwiek problem. Prosił tylko i to zrealizowaliśmy. Wydaje mi się, że z dobrym skutkiem, żeby konferencja prasowa odbyła się z możliwością mówienia po portugalsku. Ale to akurat wydaje mi się absolutnie normalne, bo jednak na tym polu mediowym warto nie polec na pierwszym spotkaniu, tak? Oj tak. Każde słowo. Wiemy coś na temat. Dokładnie. Każde słowo. Zresztą ja mówię, pracuję w federacji już ileś tam naście lat i sam mam doświadczenia różne z konferencji prasowych kiedyś. Mecz ze Słowacją pamiętny, kiedyś taki graliśmy w 2009 legendarny, roku. Legendarny, ze Stefana Majewskiego, przegrany 1-0 przy śniegu i tam mieliśmy tłumacza ze Słowackiego, który był z kolei Australijczykiem. Ale miał mamę czy babcię, która była Słowaczką. No i okazało się, że warto byłoby go zaangażować do pracy tłumacza, nie zrozumiał ani słowa. A to chyba czas legendarnego Zdzisława kręcili, tak? No tak. Chyba to Zdzisław. Tak. No. Ja nie chciałbym go obarczać. Ale... Jasne. Ale mieliśmy akurat taką wpadkę, pamiętam wtedy. Kiedyś z francuskim, gdzieś pamiętam jakiś mecz też reprezentacji z drużyną z Afryki. Już nie pamiętam, czy to było Wybrzeże Kości Słoniowej, czy Kamerun, czy ktoś tam. I tłumaczyła dziewczyna, nasza pracownica ze związku, która mówiła po francusku bardzo dobrze, bo właściwie pewnie całe życie mieszkała we Francji, ale ten francuski jednak piłkarski to jedno, francuski krajów afrykańskich drugie, więc tam naprawdę można sporo błędów popełnić. Wydaje mi się, że ci tłumacze, którzy byli na tej konferencji, wypadli fantastycznie i też ich komplementowaliśmy wielokrotnie, a trener czuł się w 100% ukontentowany. Swobodny taki. Swobodnie mówił, dokładnie, i nie miał żadnych problemów. Nie uważasz, Łukasz, że będzie on patrzył na polską piłkę, czy już patrzy trochę oczami swoich dobrych znajomych, przyjaciół, Grzegorza Mielcarskiego, Józefa Młynarczyka? No bo jest to naturalne. Jedziesz do kraju, w którym nigdy nie byłeś poza jakimś służbowym wypadem na mecz. Był Euro. Ma bardzo bogatą wiedzę i duże doświadczenie, bo był tutaj kilka tygodni podczas Euro, przed Euro na zgrupowaniu tym, wiadomo, tam kilka dni przed pierwszym meczem. Byli wtedy w hotelu nad Zalewem w Warszawiance. Mhm. I do tej pory ma tam dobry kontakt z właścicielem tego hotelu, wspominał go właśnie podczas tych naszych rozmów, więc on o Polsce naprawdę wie dużo. Mówi, że był kilkukrotnie oczywiście na jakichś tam wypadach, wyjazdach rodzinnych. Religijnych, tak. Ale tą Polskę ma na pewno mocno zakorzenioną, bo mimo wszystko, jeżeli jest się, nie wiem, trzy tygodnie w kraju, to jest długo, to jest dużo, tak? To nie jest mało, bo myślę, że on w wielu krajach nie był tak długo jak w Polsce, właśnie dzięki temu turniejowi Euro 2012. I ma absolutnie, moim zdaniem, w ogóle nigdy z jego jakby słów czy jakby z podejścia nie wywnioskowałem, że on ma jakieś wątpliwości, że nie wiem, że kraj trochę może inny cywilizacyjnie, że inny kulturowo. Klimat, wiadomo, surowy. Nie, absolutnie w ogóle to nie ten styl, nie ten, nie ale ten charakter. Ale wrażenie człowieka, który szuka tu wyzwania,
czy ma do wykonania robotę. Wiadomo, jedno i drugie zawsze. To wyzwanie, musi wykonać robotę, spełniać oczekiwania federacji, kibiców, trochę szalonego narodu, który jest brazylijski w temacie podejścia do wymagań, ale jeśli chodzi o klasę piłkarską, to nie jesteśmy Brazylijczykami tak do końca. Ale też o tym nie mówi. Ma pełne przeświadczenie, że można znaleźć nieoszlifowane diamenty, które w układance piłkarskiej reprezentacyjnej... No to prezes musiał podskoczyć, jak to słyszał. Tak, są prawda? Dużo... Bo to jest fajne, oczywiście. No. Są dużo prostsze do wprowadzenia niż w piłce klubowej, bo mimo wszystko, oczywiście jest większy wpływ w piłce klubowej trenera, drużyny na to, jak drużyna gra, jakim systemem i tak dalej, tak? Ale mimo wszystko tu się wybiera z większej próby, no bo w klubie ma się ograniczoną liczbę zawodników i można pozwolić tylko na nich. Tutaj dobre oko, wprawne oko, a wierzymy i myślę, że trener też ma świadomość swoich atutów, że ma to wprawne oko do wyszukiwania. Niebywałe doświadczenie. Dokładnie. Pozwoli mu na kilku pozycjach pewnie wprowadzić zawodników nowych, dodać trochę świeżej krwi. A też jak patrzę na zagranicznych trenerów, którzy kończyli kadencję w Polsce trochę ze skandalem, trochę z hukiem, trochę w sposób taki mało elegancki. Wiesz, kiedy to następowało, selekcjonerów? Leo Benhaker, kiedy zmienił się władzę, odszedł prezes Listkiewicz. Trener Sousa odszedł, kiedy odszedł prezes Boniek. Mm. Mam takie wrażenie, że ci ludzie myślą, że w tym momencie, kiedy odchodzi jego główny patron, mecenas, świat się kończy i nie no, co ja z tym nowym będę się układał, z nim się nie umawiałem, z tym się nie dogaduję, ten jest inny, tamten mówił w moim języku, ten nie mówi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w przypadku Cezarego Kuleszy to nie ma znaczenia, bo ma jeszcze ponad 2 lata kadencji, więc daj Boże obaj dotrwali do końca i ten w dobrym zdrowiu i ten z sukcesami, ale jest jakieś takie fatum, prawda, że u nas prezes wybiera takiego trenera, a potem następuje coś w rodzaju, jeśli prezes musi odejść, bo to kwestia kadencji, to ten selekcjoner czuje się mniej pewnie. Nie wiem, oglądałeś Benhakera z bliska, czy jeszcze nie? To znaczy, no nie miałem okazji, tak jakby z nim... No nie pracowałeś w selekcji, tak, no właśnie. Znaczy, na końcówce Benhakera pracowałem. Tak, a widzisz, tak. To jednak chociaż tam... trener Benhaker, oczywiście to już tam zamierzchłe trochę czasy, bo to było tam 14 lat temu, to ten kontakt z nim był ograniczony. Znaczy, nie mieliśmy go jakby na co dzień w federacji. Dorabiał w Feyenoordzie. Tak, tak. Mówiąc wprost. Więc nie miałem takiego przekazu bezpośredniego, a tylko na podstawie takiego można wyrobić sobie zdanie, dlaczego potoczyło się tak, a nie inaczej. Czuł się mniej pewnie może bez prezesa, mówiąc, który go zatrudnił. O ile ja pamiętam jakby mecze trenera Benhakera, to tam wszystko się działo pozytywnie i w dobrym kierunku do momentu meczu chyba w Irlandii Północnej. Prowadziliśmy chyba 1-0. O ile dobrze pamiętam, prowadziliśmy 1-0 i straciliśmy samobójczą bramkę po podaniu chyba Michała do Żewakowa, do Artura Boruca. I tak naprawdę wtedy się zaczęły problemy eliminacyjne nasze, tak? Bo ten mecz finalnie przegraliśmy, potem mieliśmy chyba mecze, tam jeszcze Słowenia, u siebie jakiś remis też z tą Irlandią, chyba 1-1 i tam się wszystko posypało od tego. I myślę, że jeżeli wszystko idzie w dobrym kierunku, no to prezes absolutnie dobro drużyny narodowej przedkłada na ponad wszystko. I tu nie chodzi o to, czy trener czuje, że to nie ten prezes na niego postawił. Może tak czuć. To jest, Łukasz, ja wiem. Jest historia taka trochę moja obserwacja. No, no nie tak, będziemy wchodzić w szczegóły, że część zarządu za czasów Grzegorza Laty nie kochała Benhakera. On też trener, ich nie kochał. Tylko, że trener, o ile ja pamiętam, jakby trener Benhaker, to miał tam jakiś duży chyba problem też z mediami, tak? Tam on dostawał jakieś sygnały, że tak powiem, takie z drugiego obiegu, tak? Ktoś mu tam te gazety podtykał, tak? Co tu napisali, a zobaczy trenera, tak piszą, a to piszą. A to w sumie to nie ma znaczenia, bo trener to powinien być ponad trochę tym wszystkim, tak? Oczywiście ja mam pełne prawo mają gazety i media do krytyki, a trener musi być trochę ponad tym i się nie wdawać w takie dyskusje. I wydaje mi się, że trener Santos ma taką charyzmę, która spowoduje, że on się nie będzie wdawał w takie małostkowe rzeczy. Mam takie wrażenie, że to nie jest ktoś, kto będzie chciał każdego przekonać, każdego skomentować, nie wiem, zchallenge'ować to, co zostało napisane, bo on jest... Do tego to był idealny prezes Listkiewicz. On z każdym potrafił rozmawiać i zresztą na dobre mu nie wyszło. Zobaczymy, tak jak powiedziałeś, poznamy po owocach, ale
Na pewno nie jest tak, że dajemy jakikolwiek cień wątpliwości, że nie stawiamy na trenera do samego końca, tak, że ma jakieś, że miał lepiej, teraz ma gorzej, nie wiem, czy taktyk ja przytoczę tylko Sousa. Przykłady z przeszłości. Oczywiście to się nie musi powtórzyć, bo akurat sytuacja kadencyjna jest taka, że ten prezes ma jeszcze w sobie tyle czasu, że może się wykazać też i przy nim Fernando Sousa. A wtedy na przykład... Widzisz. Sousa powiedziałem. No, Fernando Sousa. Ostatni... Miałem się z Cezarego, że mówię Felipa, ja mówię Sousa. Ja to też już to kilkukrotnie mówiłem. Parę razy ugryzłem się w język, naprawdę na ostatniej prostej, żeby nie powiedzieć do niego Paulo. Byłem w programie ostatnio... W Kanale Plus. Tak, w Kanale Plus i oglądałem później, też jeden z redaktorów powiedział Fernando Sousa. I generalnie to nie jest takie ten lapsus... Tam prezesa rozpamiętywany gdzieś szeroko, absolutnie uważam, że to żaden temat. Każdy ma prawo do pomyłki. Nie? Do pomyłki i przynajmniej, no to jest taka sympatyczna, no powiem tak. Słuchaj, a czy rzeczywiście z Sousą też się kontaktował, jak myślisz? Przychodząc tutaj, chciał zapytać, co to za federacja, co za ludzie. Nie wiem, nie pytałem o to. To są jego sprawy. Tak. Nie pytałem o to. On sam nie wyszedł z taką inicjatywą i nie powiedział, że dzwoniłem, rozmawiałem. Myślę, że raczej nie, ale możliwe, ale to już jakby trenera sprawa. A powiedz, na ile rozmawiałem w pierwszych dniach lutego, prawda? Na ile jest zamknięty sztab, który Sousa... Jeszcze jedno i trzeba będzie... Dobra, 1-0 dla ciebie. Santos, przepraszamy, selekcjonera, ale no, ja jestem trochę młodszy od niego, ale już mi się w głowie miesza. No więc na ile to jest zamknięte w przypadku Fernando Santosa? A nawet Santosza. Albo niektórzy mówią Szantosza też jeszcze. Tak jest. Też nie wiemy do końca, jak to tam jest prawidłowo. Bo gdzieś słyszałem, ktoś mówił Santos. Mieszkający w Portugalii... Ktoś tam już nie... Ale głupio tak mówić o nim per Fernando. No to... Tak, dokładnie. Sztab szkoleniowy. No, to już też podkreślaliśmy, że jest trener po pierwszych rozmowach z potencjalnymi kandydatami, nazwijmy to Polakami. No tak. Chcę powiedzieć z naszej strony, no bo to nie są, to nie jest tak, że to jest z naszej strony kandydat. Tak? Na końcu ten sztab musi być jednolity, hermetyczny, w 100% zaakceptowany przez selekcjonera. I te rozmowy odbył trener z Łukaszem Piszczkiem i z Tomaszem Kaczmarkiem. I to nie jest tak, że sprawa jest definitywnie przesądzona albo w jedną, bądź w drugą stronę. Wydaje mi się, że akurat w tak newralgicznej kwestii jak sztab szkoleniowy pierwszej reprezentacji, gdzie trener przychodzi z innego kraju ze swoimi jakimiś doświadczeniami i tak dalej, to trzeba zbudować przede wszystkim chemię między tymi ludźmi i tą chemię ciężko zbudować na krótkim spotkaniu. Nawet jeżeli trwałoby ono godzinę czy dwie, tak? Można podyskutować o wszystkim, ale pewnie potrzeba jakichś dodatkowych spotkań, rozmów. I te rozmowy na pewno teraz, jak trener przyleci do Polski już na, nazwijmy to na stałe, tak? Na pewno do zgrupowania, marcowego, te rozmowy będą zintensyfikowane i ten sztab się wykuje tak do końca. Ale z kolei trener ma oczywiście swoją też jakby grupę asystentów, z którymi przyjeżdża tutaj do Polski. Tam są 3 osoby. I do tego ten element pierwiastek Polski. Oczywiście będzie ta cała grupa jeszcze sztabowa, nie trenerska, tak? No tak. Czyli analitycy, czyli sztab medyczny, tak, fizjoterapeuci i tak dalej. No to wiadomo, że ta jeszcze grupa, ale ona też jest właściwie już wykrystalizowana. Niewiele się zmieni chyba, co? Dużo się tam nie pozmienia. Ten trzon, nazwijmy to, takiego sztabu wspierającego, bardzo istotnego. A te nazwiska, które wspominałem, Józef Mynarczyk, Grzegorz Mielcarski, nie mówisz nie mówisz tak, Pomidor, nie wiem. No. Nie, to znaczy, jeśli chodzi o trenera bramkarzy, no bo rozumiem, że trener Mynarczyk, no to w tym obszarze mógł być rozpatrywany. A on jest U21, tak? Tak, no to trener Santosz ma swojego asystenta, który specjalizuje się w tematach szkolenia bramkarzy. Z naszej perspektywy na pewno dochodzącym chcielibyśmy, żeby był trener Andrzej Dawidziuk, który już od kilku
selekcjonerów, można powiedzieć, jest z nami przy drużynie, a przy okazji... Tobie Olsztyna, tak. Ale to nie ma znaczenia, spokojnie. No, akurat może nie Olsztyna, do końca. Tak, ale w Olsztynie mieszkał na pewno wiele lat. Aha. Nie ma to znaczenia, dokładnie. Całe szczęście do związku przychodził dużo wcześniej niż przyszedłem ja. Tak jest. Ale na pewno chcielibyśmy, żeby on wspierał też drużynę narodową w tym w swoim doświadczeniu. A jeśli chodzi o Grzegorza Mielcarskiego, no to z kolei nie byłoby wsparcie do sztabu trenerskiego, no bo Grzegorz, o ile dobrze wiem, jakby tych uprawnień trenerskich nie ma. Są jakieś rozmowy. Trener Santosz. O, spokojnie, Łukasz. Trener Santosz. Może mówmy tak, selekcjoner na S i wystarczy. Selekcjoner na pewno mówi o wsparciu, nazwijmy to takim trochę językowo-kulturowym. Więc właśnie. Kogoś, kto by go tutaj w jakiś sposób... Specjalnie w PZPN-ie obecnym nie ma ludzi, którzy tam po portugalsku... Adam Delimat po portugalsku. Adam Delimat. No widzisz, go Delimat. Pierwszy... Sam mój człowiek, no Pierwszy wywiad z selekcjonerem zrobiony dzień przed konferencją, taki ekskluzyw dla naszego kanału Łączy Nas Piłka. Adam Delimat przeprowadził po portugalsku, czym wprowadził w osłupienie trenera, selekcjonera. A no widzisz, czyli gdzieś jest tam... No, Hubert Małowiejski, tam to poliglota, tak, mówiący w wielu językach, fantastycznie po hiszpańsku, po portugalsku, komunikatywnie, to jakby z tego obszaru, tak? No tak, to rzeczywiście on by się tym dobrze czuł. Z drugiej strony dobrze też byłoby, gdyby nawet władze związku wiedziały, co się w reprezentacji dzieje, co się tam odbywa. No muszą być ludzie. Zawsze to mówiłem ludziom, którzy pracują blisko reprezentacji. Pracujecie dla federacji. Trener jest, przychodzi, odchodzi, zmienia się. Tak, dlatego pewnie te rozmowy jeszcze będą prowadzone. Myślę, że jak trener teraz przyjedzie, to na 100% odbędą się jeszcze jakieś ustalenia na poziomie prezesa Cezarego Kuleszy, trenera, i zobaczymy, jak którą sesję. A szukacie mieszkania mu wy, czy on tam ma swoich? Nie, szukamy, to jakby kompleksową usługę dajemy. Nie, żebym gdzieś tu na siekierkach go chciał. Nie chcemy, żeby to było trochę tak jakby z przypadku, chcemy, żeby trener też się... Pewno nie hotel, co? No na pewno się nie da, moim zdaniem nie da się, i zresztą trener też o tym powiedział, bo jakby my mieliśmy wkalkulowane to, że trzeba będzie załatwić i w jakiś sposób zorganizować to lokum. Jeżeli trener chciałby, żeby to był hotel, pewnie można to zrobić w hotelu, ale czy żyć przez ileś tam miesięcy, lat w hotelu można? Z rodziną, z żoną. Dokładnie, z żoną, która też tu przyjedzie. Zresztą są jego sztabowcy, którzy też pewnie mają swoje jakieś oczekiwania. Myślę, że to będą raczej mieszkania. Może w pierwszym okresie hotel przez tam kilkanaście dni, zanim to wszystko się, że tak powiem, wykluje. Berdek kiepski w takich sytuacjach, wiesz co mówi? Nie są to tanie rzeczy, Łukasz. Nie są to tanie. Jak ty patrzysz na to, mając porównanie na pewno z kilku... No, inna półka trenerska, inne nazwisko, inne oczekiwania, inne pieniądze. To nie musimy tego ukrywać. Te kwoty gdzieś tam przewijają się, wiadomo, sięgające 10-12 milionów płacących za rok selekcjonerowi. Bez przesady? Bez przesady. Myślę, że to jest... A już jak mówisz selekcjonerowi, to już jest to na pewno grubo przestrzelone, bo ja rozpatruję ten projekt w kategorii łącznej, czyli grupy, sztabu. I to na pewno nie jest taka kwota nawet w ujęciu łącznym. W ujęciu łącznym jest to zdecydowanie mniej, o kilkadziesiąt procent nawet. Czy jest to więcej niż wcześniej? Pewnie trochę więcej, ale z drugiej strony od tego chyba zaczęliśmy, tak? Od tego trochę spokoju, od tej wiary, gwarancji. I przynajmniej na dzisiaj wydaje nam się, że to są dobrze wydane pieniądze. Oczywiście poznamy po owocach, to też już dzisiaj padło. Ale są pewne rzeczy. Ferdek mówił, że to nie są tanie rzeczy, a w Misiu była taka scena o tych oszczędnościach, tak? Wy tu będziecie robili, czy nawet gówniane oszczędności, tak? Tak jest, tak jest. Wiadomo, że absolutnie ten związek, ten PZPN charakteryzuje się na pewno tym, że nie lubimy wydawać pieniędzy głupio. No tak. I taka jest dewiza Cezarego Kuleszy, że mamy te pieniądze oglądać z każdej strony,
absolutnie tak, żeby to były mądrze wydane pieniądze i wydaje mi się, że udaje nam się to robić tak, jak sobie prezes życzy. Jeśli chodzi o sztab trenerski, o trenera, na pewno te pieniądze to są, co do zasady, powinny to być dobrze wydane pieniądze. Oczywiście w ramach budżetu, w ramach granic jakiegoś rozsądku i tego, czym dysponujemy. Związek ma stabilną sytuację, ale na pewno to nie chodzi o to, żeby nagle zapłacić, tak jak kiedyś Rosjanie, Fabio Capello, nie wiem, 5 milionów euro, czy dolarów, czy co to tam była za waluta, tak? Tenże Capello w rozmowie z byłym prezesem Bońkiem mówi: Zibi, no dacie mi 7 milionów, nie ukręcę z bicza, z niczego. No, tak, bez przesady, dokładnie. Ale coś w tym jest. A powiedz mi, rozmawiając z Santosem, udało się nie zmienić mu nazwiska, z panem selekcjonerem, masz wrażenie, że to jest człowiek, który siedzi mocno w polskiej piłce, to może nie, ale w reprezentacji, czy ma taką wiedzę gazetową? Aha, jest Lewandowski, Milik z Juventusu, Zieliński z Napoli, Szczęsny z Juventusu, obiorę ich. Niezła drużyna. Nie. Myślę, że... Znaczy, wiadomo, że nie jestem pewien w 100%, jak głęboka jest jego wiedza, bo dla mnie osoby, która powiedzmy nie jest też pewnie jakimś ekspertem, nazwijmy to szkoleniowym, no ale wiedzę przekrojową miałam o nazwiskach i tak dalej, no to wydaje mi się, że te rozmowy prowadziliśmy na mniej więcej podobnym poziomie, tak? Ja już nie mówię, że on jest w stanie wymienić drużynę, która w 2016 roku grała na Mistrzostwach Europy, ograł w karnych. Ale tak jest, tak? Ale tak jest, że jest w stanie wymienić wszystkich zawodników, którzy wtedy grali. Nie tylko Łukasza Piszczka, który mógł mu zapaść w pamięć, tak? Ale zawodników, którzy byli mniej oczywiści, nie wiem, jak Krzysiek Mączyński na przykład, tak? Więc ma na pewno dużą wiedzę i tu był przygotowany. Ja gdzieś tam spotkałem się z takimi zarzutami, że na konferencji bez konkretów, bez nazwisk, bez... No ale... Po co? Jeżeli umawiamy się i on sam mówi, że konferencja ta pierwsza musi wypaść w 100% koszernie, no to ciężko sobie wyobrazić, że wejdzie i będzie rzucał nazwiskami, bo jak wymieni trzech, no to dlaczego nie wymienił czwartego, piątego, siódmego, skoro ich nigdy nie widział? I będzie taki zarzut, o którym mówię, aha, zna tych z pierwszych stron gazet, tak. A nie wie, co, jakie postępy robi, nie wiem, Kozłowski, Karbownik. A z drugą stronę, jak zacznie rzucać nazwiskami, nie wiem, naszych zawodników U19 albo U21, to powiedzą, nie, no pod publika się przygotował. Dali mu listę, ściągawkę, tak. Się wyuczył na pamięć i teraz tutaj szpanuje, przecież on nie widział gościa, tak? To co on może powiedzieć? Ale z drugiej strony oddajmy byłemu selekcjonerowi, który się nazywał Sousa, że jednak tego Kozłowskiego wyciągnął i stawiał na nastolatka. Nieważne, co jak Kozłowskiem idzie teraz, może wróci do talentu i do formy, żeby tak było. Ale wydaje mi się, że Fernando Santos też, stać go na to pojechać na mecz i jakąś perełkę odkryć. Liczymy na to absolutnie bardzo mocno. Znaczy, trener mówi, że oglądanie meczów na żywo, w telewizji, z odtworzenia, po analizie jego sztabowców, no to jest jakby core business, tak? No to jest to, co on musi robić. Ale już wie, że są w Polsce dobre drogi. Jeśli nie wie, to się przekona. Z tą Białą Podlaską jeszcze nie jest najlepiej, ale to tam spokojnie do granicy. Będzie można dojechać teraz. Będzie można spokojnie dojechać i nawet jakby miał surowe takie zdanie o polskich piłkarzach, nie są to Portugalczycy, to na pewno człowiek tak doświadczony. Był w Grecji. Jak wiemy, Grecja, która dla wielu wydaje się przede wszystkim Eldorado turystyczne, piłkarsko, jeśli chodzi o infrastrukturę, to naprawdę mogliby nam pozazdrościć, to wiem. To jak Chorwaci, którzy produkują fenomenalnych piłkarzy, ale nie mają balonów, nie mają tych boisk podgrzewanych, innych historii. Mają po prostu klimat i system chyba uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży. Tak, to jest istotne, oczywiście. To niezwykle. Tak, musi to Słowenia, być... kilka milionów ludzi, a mają fantastyczne... Musi być przekonanie, że sport jest elementem kultury, życia, edukacji i to nie jest tak, że chłopak idzie do piłki w wieku tam, nie wiem, 7, 8 czy 9 lat, bo kocha piłkę, bo wiadomo, że to jest istotne, ale on musi być w sporcie zakorzeniony z zupełnie jakby innych pobudek, tak? Po prostu dlatego, że stawiamy na sport, że uważamy, że to jest element po prostu naszej tradycji, kultury. Naszej kultury nawet takiej, tak. Wiesz, no rzeczywiście, bo my często odwołujemy się do wielkich zjawisk, do wielkich postaci, a czasami trzeba pilnować tego, co jest, po prostu zdrowia, I ruszania się od pierwszej lekcji w UEFA. Łukasz, mam takie pytanie, bo czasami tłumaczę ludziom, którzy są
postronni, ach, o co tam, o co to jest, o co to wszystka historia, że reprezentacja, selekcjoner, że skupiamy się na nowej drużynie narodowej. Ja to sobie mówię, jest to najbardziej stabilne w ostatnich latach, czy też najistotniejsze źródło finansowania Federacji Polskiej Piłki. Chyba tak. Wyobraź sobie słabiutką drużynę grającą w piątej dziesiątce, nie grającą w wielkich turniejach co dwa lata. No, gdzie byśmy byli, powiedz? Budżetowo i pod każdym innym tak, względem. Tak, oczywiście jakby stan polskiej piłki czy stan polskiego piłkarstwa jest postrzegany głównie przez pryzmat tego, jak gra drużyna narodowa. Stadionu Narodowego czasem. Stadionu Narodowego. Zresztą, który należy doceniać to, że jest i że mógł być trochę większy, ale sam fakt, że go mamy, on zawsze budzi nieukrywany, nawet bym powiedział, trochę nieukrywaną zazdrość. A wiesz, chwała reprezentacji Adama Nawałki, która zbudowała serce reprezentacji. Tak, która zbudowała wiarę, że ten stadion jest szczęśliwy. Oczywiście wynikami, swoją jakością i tak dalej. Tak, no przecież pamiętamy, do pewnego momentu Stadion Narodowy wcale nie jawił się w jakichś bardzo kolorowych barwach. Tak? Mieliśmy, jest zbudowany na wielką imprezę. No, przede wszystkim sportowo, Euro nie do końca. Dwa mecze, ale takie, no powiedzmy, nierozstrzygnięte, tak? No bo jeden i drugi na remis, potem sporo jakichś takich meczów. Basen narodowy. Dokładnie, niejednoznacznych i tak dalej. Dopiero od trenera Nawałki udało się zbudować wiarę, że ten stadion to jest nasz dom i że tam wygrywamy i mieliśmy serię kilkunastu meczów przecież bez porażki. I on nam na pewno mocno pomaga, to znaczy za każdym razem jak widzimy, czy sprzedaż biletów, no to absolutnie nie mamy z tym najmniejszego problemu. Zresztą Federacja San Marino w tamtym roku, jak graliśmy mecz eliminacyjny w Warszawie, w 2021 chyba graliśmy na jesieni, tak? Eliminację, no to nawet zadzwonili do mnie koledzy z UEFA i powiedzieli, że to jest, że nigdy Federacja San Marino nie zagrała przy większej liczbie publiczności niż ten mecz w Warszawie, tak? No bo było ponad chyba 48 tysięcy wtedy, co naprawdę było wynikiem absolutnie szczytowym, topowym. Ale znam tak, to krzywili się, że nie zapełniliśmy stadionu, ale to u nas to się nikomu nic nie podoba tak naprawdę. Stadion Narodowy zapełnia się w praktyce na każdy mecz. Oczywiście tam są jakieś drobne miejsca, drobna liczba miejsc wolnych, ale to nie jest jakiś... Ale słuchaj, problem o procentach, ale nie o tych, wiesz, takich zakazanych w tym programie między innymi. Ale powiedz mi, wracam do tematu, nie? Jaki wpływy dzięki reprezentacji, przez reprezentację sięgają budżetu corocznego PZPN-u? Takie wpływy stabilne i po dość dobrym roku, udział w Mistrzostwach Świata czy Europy w finałach, gdybyś chciał to przedstawić. No, jakby pracować na procentach, tak jak powiedziałeś, byłoby pewnie trudno powiedzieć na 100%, no, ale... które to są, ale no powiedzmy, na pewno istotna jest kwestia scentralizowanych praw telewizyjnych. Zgadza tak? Się. No te elementy. No bo wiemy, że jeżeli reprezentacja gra dobrze, to dużo prościej jest duży kraj, duży potencjał i tak dalej, to prościej jest sprzedać te scentralizowane prawa przez UEFA za lepsze pieniądze. I przecież kraje są różne kraje w różnych grupach. Oczywiście top Anglia, Niemcy, Francja, ale my jesteśmy naprawdę niedaleko za nimi, jeśli chodzi o te wartości. Prawa sponsoringowe, tak? Czy sponsoring generalnie reprezentacji. No to wiadomo, że w momencie, kiedy jesteśmy na dużych turniejach, kiedy jest wiara poparta jakością i wynikami, no to dużo prościej tą piramidę sponsoringową zapełnić. Mamy teraz ten przywilej, mamy taką sytuację, że te wyniki były dobre, był udział w Mistrzostwach Świata, awans wcześniej w marcu do turnieju, więc ta piramida sponsoringowa zapełniła się, bym powiedział, nie chcę powiedzieć łatwo, ale zapełniła się w sposób korzystny dla związku i stąd też ten dobry wynik finansowy, który w poprzednim roku zanotowaliśmy. Tam oczywiście jeszcze nie do końca policzony bilans się szykuje, ale na pewno będzie to dobry rok dla związku. Nie chcę powiedzieć, że najlepszy, ale na pewno pod wieloma względami rekordowy. Ile to jest procent łącznie? Ja myślę, że reprezentacja narodowa finalnie w dużej mierze to jest de facto 100%. Tak? Ja bym tak powiedział, bo nawet jeżeli... Proszę. Nawet jeżeli... Gdzieś przychodzi do was Orlen, to nie, nawet jeżeli, na reprezentację nawet, przez reprezentację. Nawet jeżeli mamy, powiedzmy, projekt, fantastyczny projekt certyfikacji z Ministerstwem Sportu i Turystyki,
gdzie dofinansowujemy akademie piłkarskie w Polsce, gwiazdkujemy, certyfikujemy, sprawdzamy, weryfikujemy, no to czy można powiedzieć, że to się dzieje w oderwaniu od reprezentacji? Gdyby nie ich wyniki, gdyby nie to, że Polacy czują więź z drużyną narodową, czy byłoby tak prosto, żeby te środki ministerstwo przeznaczało na piłkę? Może byłoby trudniej. Oczywiście można powiedzieć, nie, to jest coś osobnego, ale ja myślę, że PZPN równa się reprezentacja narodowa. Reprezentacja narodowa równa się PZPN. Polska piłka to cały naród. Ale wiesz jak... To trzeba budować jakby spójność. Duże, grube słowa, Łukasz, ale tak jest. No bo ja absolutnie nie jestem w stanie się jakby nigdy z tym pogodzić, że kiedyś tak było. Nie wiem, że trener Benhaker na przykład mówił, że to reprezentacja to do związku nie przychodził, nie spotykał się, nie rozmawiał i traktował tak, jakby to wszystko trochę z boku, tak? To nie są... Może dlatego, że patrzył na polską piłkę oczami swoich współpracowników Polaków, nie obrażając ich, ale... Możliwe, a my musimy budować właśnie tą jedność, że jest związek. Związek to nie są przypadkowe osoby, które nagle chcą na reprezentacji narodowej. Ale wiesz, że jeden z moich kolegów dziennikarzy pisał czasami, jak już było źle, bo związek miał swoje różne koleje, jak wiadomo, przeżywałeś i ty, i ja, i tak dalej, że właśnie PZPN zawłaszczył sobie reprezentację. Zabrał ją kibicom, zabrał narodowi. Tak jakby było to dobro wszystkich, a przyszła jakaś federacja, nie wiadomo skąd, dlaczego. Ale, i... No tak, ale znaczy ja odbieram to w zupełnie drugą stronę. To Polski Związek Piłki Nożnej nadał reprezentacji Polski odpowiednią rangę. I wymiar. Znaczy wymiar właśnie taki, że nie mamy się czego wstydzić. Oczywiście na końcu pewnego rodzaju cele sportowe, założenia realizują zawodnicy na boisku, ale ja pamiętam zawodników równie utalentowanych, którzy mieli możliwości, predestynacje i tak dalej do wielu rzeczy, a organizacyjnie, jak mówili, nie pracowałem wtedy w związku, ale słyszę z jakichś tam przekazów, że organizacyjnie nie było to na najwyższym poziomie i dopiero związek od pewnego momentu dał tej reprezentacji takie życie organizacyjne na odpowiednim poziomie. I jakby nigdy nie będę się kłócił z każdym, czy to zawodnikiem, czy to działaczem, czy to kibicem, że nie istnieje polska reprezentacja bez Polskiego Związku Piłki Nożnej. No zgadza się, bo to jest... Oczywiście w drugą stronę, tak? Federacja... Były prezes mówił, że federacja reprezentacja nie może, jak jeden wielki klub, on zarządza tym klubem. Federacja nie może istnieć bez reprezentacji, reprezentacja bez federacji. To są naczynia połączone, to są dwa organizmy wzajemnie się uzupełniające, które jeden bez drugiego... nie przetrwa. Wróćmy do pana selekcjonera Santosza. Czy on miał wiedzę na temat tej nieszczęsnej afery finansowej, premiowej, jak to nazwać, na Mistrzostwach Świata? Czy też nie było mu powiedziane, nie wiem, czy ty powiedziałeś, czy Cezary Kulesza, trenerze, trzeba wziąć trochę kolegów za twarz? Myślę tu o reprezentacji jako całość, nie tylko o piłkarzach, bo nie sądzę, że tam Spirytusem Mowensem byli piłkarze tych premii i tak dalej, i tak dalej. Czy też jest świadom tego, że nie jest to być może łatwa szatnia? Z drugiej strony pewien dziennikarz portugalski przekonywał mnie, że on jest doskonały, Santos, po to, żeby w szatni znaleźć miejsce dla miliardera, jakim był Cristiano Ronaldo, dla chłopaczka, który wchodził z Boawiszty do pierwszej reprezentacji i zarabiał kilkadziesiąt razy mniej niż właśnie Ronaldo. Znaczy absolutnie nie uświadomiliśmy trenera w zakresie jakichś tam poprzednich... Aha, czyli carte blanche, tak? Wchodzi... Tak, znaczy wynikało to z najważniejszego jakby faktu. On powiedział od samego początku, że on będzie miał swoje zasady, które wprowadzi. To będą zasady w 100% sprawiedliwe, uczciwe, zasady polegające na ocenie potencjału zawodnika, jego formy aktualnej, bez jakichś pewnie spojrzenia w metrykę. Zresztą mówił to też na konferencji, czy 38, 30, czy 18 lat dany zawodnik ma, jego to nie interesuje. Liczy się forma sportowa, liczy się jego wartość i to, co może dać drużynie. Więc nie rozsiewaliśmy jakichś czarnych wizji, bo absolutnie... Znaczy nie, może to nie zupełnie... uprzedzić go, co was czeka. Nie, ale myślę, że... To nie miało sensu. Ja myślę, że on dokładnie wie, co go czeka, bo czy to w drużynach klubowych, czy to w drużynach reprezentacyjnych, zjadł beczkę soli i wie wszystko o tym. Myślę, że
1000 razy więcej niż ja. Wypalił wagon papierosów. Tak, wagon papierosów. Może i pewnie tyle samo, co prezes, tak? Czyli mniej więcej na pewno jest bardzo doświadczony i nie da sobie tam wejść na głowę. A było spotkanie jego z byłym selekcjonerem, Czesławem Michniewiczem, czy nie? Nie wiem. Nie, no to nie pewno zależałoby od niego, by chciał się spotkać. To... Wydaje mi się, że chyba mogłoby to być trudne, bo przecież był krótko tu w Polsce. Był tak naprawdę dwa dni, minęli się. Trenera Michniewicza widziałem ostatnio na gali piłki nożnej. Nie wiem, czy był potem w Warszawie. Chyba nie. Więc nie wiem. A, czyli... Ale myślę, że takie spotkanie na pewno gdzieś tam na szlaku piłkarskim. Tak zawsze mówimy w związku do zobaczenia na piłkarskim szlaku, tak. Więc na pewno... Ja dodaję szlaku. Na stadionie kraju i świata, co? Tak, tak. A propos stadionów świata, czy twoja teraz nowa funkcja, nowa, no od półtora roku gdzieś pewnie, trochę nie ograniczacie w działalności UEFA, bo byłeś dość czynnym takim młodym, dobrze zapowiadającym się... No, nie powiem leśnym dziadkiem, bo się obrazisz, ale w UEFA nie funkcjonuje określenia leśny dziadek. Dalej jestem w komisji licencyjnej. To wcześniej też tym członkiem komisji licencyjnej UEFA byłem. Większość sekretarzy generalnych jest w innych komisjach, ale ja stwierdziłem, że ten jakby obszar jest mi bardzo bliski i trochę nie chciałem robić jakby rzeczy tak na zasadzie, bo wszyscy są w komisji którejś tam innej UEFA-owskiej, to ja też tam powinienem być, więc zostałem w komisji licencyjnej, przynajmniej teraz w tym okresie kadencyjnym do 2023, chyba w przyszłym roku kończy się 2019-2023 ten nabór kadencyjny do komisji UEFA-owskiej, więc jestem tam. Byłem delegatem UEFA-owskim, jestem nadal, ale... Właśnie, na mecze jeździsz? Nie, w tamtym roku byłem, w 2022 byłem raz, poprosiła mnie UEFA o zastępstwo za jednego kolegę, który zachorował akurat na COVID i musiałem samochodem gdzieś tam na szybko podjechać, zrobić jakiś mecz, ale to byłem dosłownie 36 godzin na miejscu i tak to żadnego meczu nie robiłem jako delegat. Czy żałuję? O, mam tutaj tyle zadań. Nie, ja ci rozumiem, że tu wystarczy się spełnić i niekoniecznie są... Ale wiesz, to jest kwestia Liga Mistrzów na przykład, mecz pucharowy. Tak, ale ja nie jeździłem też na takie mecze. Ja wybierałem sobie... Na Ligę Mistrzów to Kuba Kwiatkowski jeździł z tego, co... Tak, bo on był i dalej jest zresztą press oficerem, czyli oficerem prasowym na meczach Ligi Mistrzów. Ja najbardziej lubiłem jeździć na te mecze, takie bym powiedział, gdzieś tam rundy wstępne pucharów. U17, tak? Tak, jakiś mini turnament U17 gdzieś tam w Finlandii. Takie miałem doświadczenia bardziej grassrootowe, bym powiedział, tak? Gdzieś to, w małych stadionikach. Dlaczego? Nie chciałeś otrzeć się o wielki futbol, czy tak raczej? Nie, to wynika to z tego głównie, że takie mecze duże UEFA ma tam sztab ludzi, to znaczy zawodowców. Tak, rola delegata sprowadza się de facto do tego, że się otwiera spotkanie organizacyjne w dniu meczu rano. Kilka punktów takich naprawdę bardzo ogólnych. Prezentacja jest zrobiona przez venue dyrektora, czyli taką osobę, która zarządza danym obiektem. I rola kończy się właściwie na pożegnaniu, powiedzeniu, że fair play to nasza kluczowa zasada i tutaj trzeba szanować decyzję sędziego. Jest jakiś lunch z drużynami i właściwie do domu. I mi ta rola trochę tak... Ale wiesz, dla mnie zbyt... wiesz, ludzi zazdrości, wiesz, ludzi o tym marzy. Pojechać na mecz, zobaczyć, nie, no brać to, jakby, garnitur UEFA. Ja nie zrozumiem, że ja to w jakiś sposób nie doceniam, tak, tego, bo to na pewno jest duży splendor i tak dalej, ale chodzi mi o to, że wyzwanie takie intelektualne dużo większe jest na meczach, nie wiem, pierwsza runda wstępna na przykład w Serbii. O. Jest mecz drużyny serbskiej z drużyną, nie wiem, na przykład rosyjską, tak? Czy mecz przyjaźni. Czy jakiegoś innego, czy zupełnie, no tak, mecz przyjaźni, ale generalnie chodzi o to, żeby jeździć na małe stadiony, tam gdzie ten mecz jest wielkim wydarzeniem, ale nie dlatego, że gra Real z Barceloną, czy nie wiem, czy Juventus z Manchesterem United, tylko dlatego, że Ty czujesz się jak trochę w Olsztynie przed laty, co? czy przed laty, czemu przed laty? Dalej w Olsztynie. No, ja wiem, dalej jest wesoło. No, jest. Dalej w Olsztynie jest. Boisko jest takie, jakie jest. Specyficzne, no. Mhm. Liczymy, że będzie. A wszyscy, no. Cała piłkarska Polska, myślę, liczy na to, żeby te obiekty powstawały w pierwszej lidze.
100 mil miał ten obiekt słabszy, spadł teraz do drugiej, tam już jest powiedzmy... Trochę będzie ale lepiej. Też jest kupa dobrych obiektów też w drugiej lidze. Nie, no absolutnie tak, no ale Olsztyn to temat na inne opowiadanie. No, zwracam się do twojej obywatelskości tego miasta, stąd są takie nawiązania. Chociaż zawsze staram się jakby kibicować wszystkim, którzy inwestują w tą bazę sportową, bo to jest dobre dla nas wszystkich, bo ja uważam tak, nie ma w Olsztynie, ale skoro 15 czy 17 pozostałych ma, no to Olsztyn też powinien mieć, bo wydaje mi się, że takie po prostu są standardy, taka jest jakość i tego wymaga profesjonalna piłka. Piękne miasto. Piękne miasto z tradycjami piłkarskimi olbrzymimi. Tak, rzeczywiście to trochę przykro, że nic tam nie wyszło, ale dobra, zostawmy to. Wiem, że szukacie menedżera do spraw sponsoringu sportowego. Czy to jest coś w rodzaju też, nie wiem, dyrektora marketingu? Czy sekretarz to skupia teraz? Coś się zmieniło, powiedz, w strukturze związku? Mamy departament sponsoringu i marketingu. Wcześniej był to dział. Teraz jest departament, poprzedni dyrektor odszedł z końcem roku. Grzegorz Stańczuk. Tak, odszedł z końcem roku i teraz aktualnie mamy tam wakat, ale dużą rolę pełni biuro sekretarza, ja w tych rozmowach ze sponsorami. Zresztą... To zostało ci po poprzedniku. Tak. Maciek to Sawicki trzymał swoją ręką. Trzymał to swoją ręką, też wychodziło to bardzo, bardzo dobrze, bardzo sprawnie, też to rozwinął naprawdę do bardzo wysokiego poziomu. I teraz aktualnie w związku z tym, że praktycznie jesteśmy, tak jak powiedziałem, z tą piramidą sponsoringową przy pierwszej reprezentacji, no już naprawdę bardzo daleko, jeśli chodzi o jej zapełnienie, to zastanawiamy się, jak to dalej powinno zostać ułożone. No grunt, że macie czym dzielić, czym się zajmować, bo tak jak wspominałeś, nie wygląda to źle, a nawet dobrze, dzięki też przede wszystkim reprezentacji narodowej, którą powierzyliście właśnie. Tak. No, znaczy na dobry wynik z poprzedniego roku na pewno składa się to, że reprezentacja grała na Mistrzostwach Świata i to się przekuło w pozytywny odbiór sponsorów i w tą współpracę sponsoringową na kolejny okres. Druga kwestia to na pewno wsparcie ze strony FIFA, jeśli chodzi o nagrody finansowe za awans, a potem za przejście do kolejnej rundy. No i mówię, ta gospodarcza polityka finansowa, koszty na rozsądnym poziomie i dbanie o to, żeby ich nie dmuchać do jakichś dużych rozmiarów. Czy to nadal firma, do której wielu młodych ludzi apeluje? Pamiętam, że PZPN przez ostatnie lata był takim jakby modnym miejscem w Warszawie, żeby przyjść, popracować, otrzeć się o wielki piłkarski świat. Tak. No mamy sporo kandydatów, mamy spory ruch, jeśli chodzi o ten nasz dział HR. Na pewno jest też tak, że teraz jest mocno rynek pracowniczy, to znaczy młodzi ludzie po studiach czy w trakcie studiów mają szereg różnych możliwości, no bo jednak rynek jest chłonny i każde ręce do pracy są przyjmowane z otwartymi rękoma, więc związek dalej na pewno jest takim wabikiem sam w sobie, ale też na pewno oczekiwania są dużo, dużo wyższe tej młodzieży, już nawet nie wiem, z którego pokolenia, jakieś było pokolenie X, Y, Z, już teraz nie wiem, którzy to teraz wchodzą na rynek pracy. I na pewno jest pewnego rodzaju specyfika podejścia tych młodych ludzi do zagadnień stricte obowiązków pracowniczych i tak dalej, nie? Ale to już jest zupełnie na inną historię. Jest ten wabik. Reprezentacja dalej jest na pewno takim magnesem, który przyciąga ludzi do pracy. Dobra, jak przyciągnęła nie kiedyś i tak dalej. No. Jest pytanie, gdzie reprezentacja? Gdzie, inaczej mówiąc, zagramy, bo my wygramy, ale jak przegramy, to wy pamiętaj o tym. Nie, no właśnie, dokładnie. Wygraliśmy, to my, ale przegraliście, to wy. No dobra. Na Narodowym ciężko jest tym dachem. No wiem, że rezerwowa chyba jest... rezerwacja Stadionu Śląskiego na mecz z Albanią. I faktycznie jakie są szanse, że ten wiosenny mecz, pierwszy w Polsce, zostanie rozegrany na Narodowym? Czy na pewno bardzo nam na tym zależy. I bardzo zależy też Stadionowi Narodowemu. I na pewno postaramy się zrobić wszystko, ale nie wszystko zależy od nas. Aktualnie trwają prace analityczne, bym powiedział. Tak? Już kilka tygodni
eksperci próbują jakby oszacować tą usterkę, która tam... Łukasz. Ale o czym ty do mnie mówisz? Przecież już powinny być, wiesz, zgody. Wyniki są. Dyrektor Doliński już tam biega. Zgoda policji, zgoda straży pożarnej, znaczy nie, służb medycznych. Nie, jeśli chodzi o kwestie formalne, no. to jesteśmy absolutnie... Wszystko mamy przygotowane, tak? Mamy przygotowany i stadion główny, i stadion rezerwowy, i hotele, i wszystko jest jakby dograne. No ale fizycznie na końcu musi podpisać się pod tym operator stadionu i główny wykonawca. I oni muszą powiedzieć, że w ogóle imprezy masowe mogą na tym obiekcie się odbywać. Takiego zapewnienia na dzisiaj nie mamy, dlatego mimo tego, że go nie mamy, no to czekamy, ale swoje, jak najbliżej się da. Powiedz, to wygląda optymistycznie, czy nie? Przekaz jest na dzisiaj bardzo optymistyczny. Okay. Że te badania, które zostały wykonane, raczej świadczą, że ta usterka nie powinna mieć dużego wpływu na kwestię bezpieczeństwa. No ale wiadomo, to jest mecz na kilkadziesiąt tysięcy osób i tu nie może być miejsca na jakąkolwiek wątpliwość, dlatego pamiętając o bardzo dobrej relacji ze stadionem i to, jak stadionowi zależy, żeby ten mecz się u nich odbył, dajemy im jeszcze chwilę czasu na to, żeby to wszystko podomykać do końca, ale mamy oczywiście scenariusz B. Stadion Śląski, o ile wiem, raczej trudno byłoby tam rozegrać mecz, bo tam też jest jakaś instalacja planowana chyba dodatkowego jakiegoś oświetlenia w tym okresie. Pewnie by skończyło się na Legii. Myślę, że to będzie któryś pewnie z dużych obiektów po EU. Ja mamy Gdańsk, Wrocław przede wszystkim. Gdańsk, Wrocław, Poznań. To są istotne. No szkoda, jakby Narodowy miałby wypaść w tej grze. No, po coś tu przyjechał Santos, żeby grać wielkie mecze na wielkim stadionie. No. Tak, i zobaczył Narodowy na konferencji, no niestety nie było Murawy, więc na pewno z chęcią by zobaczył ten stadion od strony Murawy z Murawą. Zobaczcie, jaka trawa, ale w Polsce z trawą na Narodowym to jest kwestia, to jest wegetacja ekspresowa, prawda? Kilka tygodni przyjeżdżają. I od razu jest trawa. Tak jest. No mam nadzieję, że to nie będzie główny problem, a nie apelował o środek przygotowawczy i tak dalej, czy on akceptuje ten pomysł na to, że kadra w Double Tree ma swoje lokum, swoje miejsce, są na wysokim poziomie, a na zajęcia dojeżdża do stadionu albo gdzieś w Wesołej, czy to w Radości, nie pamiętam już, jak to się... Na Zwarze. Na Zwarze, ale teraz trenowaliśmy już od dłuższego czasu na obiektach treningowych przy stadionie Legii. Aha, okej. Okay. Logistycznie lepiej, prawda? Trener zostawił tutaj na miejscu swoje oczy i uszy, czyli swoich dwóch asystentów i to oni dokonali takiego rekonesansu w terenie rozpoznania, gdzie trenowaliśmy do tej pory, jak wyglądał hotel, który to hotel, odległości, zostało to wszystko zanalizowane, pomierzone i wróci trener, tak jak mówiłem, pewnie 6 bądź 7 i wtedy będą finalne decyzje, co robimy ze zgrupowaniem tym marcowym. Pewnie już do tego czasu będziemy mieli rozstrzygniętą kwestię stadionu, będziemy wiedzieli, czy to będzie na pewno Warszawa, czy to będzie inne miasto. Ma na pewno swoje, już widać po zachowaniu asystentów, że ma na pewno swoje jakieś przemyślenia i może jakieś pomysły na to, jak to wszystko usprawnić. Pamiętasz, że trener Legii był Ricardo Sa, tak? Podczas treningów dzwony kościoła mu na Czerniakowski przeszkadzały. No, tak. Akurat trener Santos ucieszyłby się, zarządzi przerwę na krótką modlitwę i westchnienie. Byliśmy w Katarze, byliśmy na nabożeństwie w niedzielę, takim... Ale nie w meczecie. Nie, w kościele katolickim. Aha. Tam jest normalnie kościół katolicki olbrzymi, bardzo duży. Bo ta jednak rzesza pracowników... No tak, diaspora jest duża. Tak. No to oni mają normalnie swój kościół. I wydawało mi się, że nikt jakby o tym nie będzie wiedział. A wiedział o tym trener Santos, bo sam był na tym nabożeństwie, tylko że wcześniej, na 5:45, a my mieliśmy swoje zrobione. Czyli wpadliście na siebie, z polskiego księdza, tak? On mówi, wiem, bo ktoś mi właśnie mówił wtedy, jak byłem, że jest po południu msza polska, no ale nie znałem polskiego, więc poszedłem, bo była po hiszpańsku, ta poranna, tak? Więc trener Santos na pewno z tego powodu by się cieszył. Pomyśl o etacie dla kapelana reprezentacji. Chyba nie te czasy. Ale wydaje się, że zostawi to w swojej sferze prywatności. Dokładnie, w sercu, nie na zewnątrz. A nie budować tego rodzaju historii. I na koniec chciałem cię zapytać, czy jako człowiek młodszy od niego proponowałeś mu na przykład, żeby wyrzucił palenie albo coś takiego, czy w ogóle przywiązuje wagę do tego. On pracował w Portugalii,
w Grecji, to są południowcy, oni palą, traktują to normalnie. Ja też nie mam z tym problemu, choć to lepiej nie palić niż palić. Ty paliłeś, czy walczysz z tym jeszcze? Nie, już całe szczęście to za mną. Ale słuchaj, jakbym zarządzał faktem przez ekspresem, wysłałbym od razu paparazzi pod PZPN i tam grupka byłaby, dyrektor Doliński. Nie, no jakby jasne jest to, bo to już... Trener Sousa, nie, o, brawo, na koniec, trener Santos. No i kto jeszcze, prezes Popala, Czarek? Nie, nie. Nie, absolutnie. Prezes prowadzi się w tym obszarze, absolutnie. Bardzo zdrowo. Znaczy, jeśli chodzi o trenera, selekcjonera Santosza, to trzeba pamiętać, że pali, to jakby już widać, ale... Marka papierosów? Marlboro, czy... nie wiem, nie patrzyłem aż tak bardzo dokładnie, co on tam pali, ale myślę, że to nie będzie jakiś duży problem, no umówmy się, w Polsce pali papierosy pewnie też nie tylko trener Santosz. Nie, oczywiście, ja nie mam z tym problemu, tylko pierwsze kroki selekcjonera są rozpatrywane pod każdym względem. Osobiście wolę, żeby się robota paliła i paliła gra reprezentacji. Tak, no na pewno będzie to jakimś przedmiotem zainteresowania, ale myślę, że nie aż tak wielkim. Wspominał taką historię, jak kiedyś grali mecz z Niemcami, to mówi, że był wynajęty specjalnie fotoreporter, który 2 dni bite stał pod hotelem tylko po to, żeby robić mu zdjęcia, jak on pali. No i zapytał się go właściwie, słuchaj, czy to zdjęcie sprzed godziny, jak paliłem, do tego się niczym nie różni, bo jestem w tym samym stroju. No tak. Ale właściwie tego samego papierosa, nie? Ale ktoś z tego próbował zrobić jakąś wielką opowieść. Czy w Polsce to będzie wielka opowieść? Myślę, że nie. No, to już tam. Zobaczysz, 2 razy nie pójdzie mu w meczach, to wszystko się przestaje podobać. To taki kraj, Łukasz, no przecież wiesz, nie? Nawet to, że pali. Dlatego trzeba być dobrej myśli i wierzyć w to, że pójdzie. Absolutnie tak. Wyboru wszyscy twierdzą, dokonaliście dobrego. Oby tak poszło dalej, no bo czego innego życzyć sekretarzowi generalnym federacji? No, sukcesów i jeszcze raz pieniędzy. Federacyjnych oczywiście. Sukcesów reprezentacji. Ja jestem oprócz tego, że sekretarzem generalnym, to przede wszystkim jestem kibicem polskiej reprezentacji. A na ilu wyjazdach byłeś, jak to? O. Dobre pytanie, tak? Kolega z Olsztyna, Gisbern kiedyś. Tak? Pytał ciebie? Ty byłeś w wyjazdach. A co to miało znaczyć? Czy jesteś lojalnym kibicem w Stomilu, czy? Nie, to taka pewnie w tej terminologii kibicowskiej. Tym mierzy się pewnego rodzaju doświadczenie, nie wiem, zaufanie i tak dalej. No. Więc takie pytanie padało i to nie tylko względem mnie, ale generalnie w tym środowisku kibicowskim, no to jest istotne. Ile ktoś ma tam wyjazdów? Więc życzę tobie reprezentacji wielu udanych wyjazdów pod egidą nowego selekcjonera Fernando Santosza z Portugalii. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, był moim gościem. Dziękuję.